Dom Medica jest placówką medyczną świadczącą kompleksową opiekę nad pacjentem żywionym dojelitowo w warunkach domowych. Prowadzi poradnię żywieniową, zapewniając regularne wizyty lekarza i pielęgniarki, dostarcza pacjentom diety specjalistyczne, sprzęt do ich podaży oraz środki opatrunkowe. Świadczenie jest w całości refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Do poradni żywieniowej przyjmowani są pacjenci z założonym dostępem do przewodu pokarmowego, na przykład w postaci gastrostomii zwanej PEG-iem. Przetoka goi się około 2 tygodni. Ważne, aby w tym czasie minimalizować ryzyko infekcji i podrażnienia poprzez właściwą pielęgnację skóry. Dostęp żywieniowy wymaga codziennej pielęgnacji z zachowaniem ogólnych zasad higieny. Należy pamiętać o codziennej zmianie opatrunku oraz stosować się do zaleceń zespołu poradni żywieniowej. Przed przystąpieniem do pielęgnacji wygojonej przetoki przygotuj miskę z ciepłą wodą i mydłem, kompresy, nożyczki, plaster oraz pojemnik na odpady. Umyj i osusz ręce. Przygotowując się do pielęgnacji dostępu, ułóż pacjenta w pozycji leżącej. Odsłoń gastrostomię. Usuń poprzedni opatrunek. Otwórz zacisk i uwolnij gastrostomię z płytki mocującej. Przesuń płytkę ku górze, umożliwiając swobodny dostęp i pielęgnację gastrostomii. Skórę wokół przetoki przemyj łagodnym roztworem wody z mydłem, a w przypadku wskazań lekarza zastosuj zlecony środek dezynfekcyjny. Odczekaj do wyschnięcia skóry wokół przetoki. Po oczyszczeniu skóry wprowadź ponownie PEG w powłoki brzuszne na kilka centymetrów i obróć go zgodnie z ruchem wskazówek zegara o 180 stopni w celu uniknięcia przyrośnięcia wewnętrznej części gastrostomii do ściany żołądka. Podciągnij gastrostomię w kierunku powłok brzusznych. Ponownie zamocuj płytkę gastrostomii i zamknij zacisk zabezpieczający, pamiętając o pozostawieniu przestrzeni około 0,5 cm pomiędzy płytką a skórą powłok brzusznych. Natnij i załóż nowy opatrunek. Pamiętaj, by kompres był zawsze czysty i suchy. Prawidłowo wygojona gastrostomia bez odczynu zapalnego i wydzieliny nie wymaga stosowania środków dezynfekcyjnych. Profilaktyczne stosowanie maści lub kremów jest niewskazane, gdyż mogą spowodować podrażnienia skóry. Zakończenie gastrostomii możesz umocować plastrem. Zawsze w przypadku wątpliwości dotyczących pielęgnacji przetoki, pojawienia się dolegliwości w okolicy stomii, zaczerwienienia lub wycieku treści, skontaktuj się z zespołem medycznym poradni żywieniowej. Pamiętaj, zastosowane w filmie metody postępowania są jedynie propozycją. Istnieją różne rodzaje dostępów żywieniowych. Każdy pacjent objęty opieką poradni żywieniowej uzyska indywidualne zalecenia dostosowane do własnych potrzeb.